200 double wystarcza. Widzicie, właśnie Marcin nawet już przygotował specjalną funkcjonalność, odkrył swojej kamery na za tydzień. Też to wezmę jakąś szklaneczkę czegoś fajniejszego. O, kilka szklaneczek. Buteleczkę, Marcin, butle, z tlenem też. Także. Za tydzień będzie taki cudowny film o takich cudownych. Witajcie, moi drodzy, dzisiaj Firkast number, nie mam pojęcia, jak jest 9 po niemiecku, więc będzie 9. Marcin, jak nine. Jest 9? 9, po niemiecku jest 9. 9? Też jest 9 niemożliwe. No 9. No dobra, wierzę ci, bo ja się tam nine, nie znam. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9. O, nine. Widzisz? Nine. No i sprawdzam. Proszę bardzo. Przypomniała się szkoła średnia. Pozdrawiam, nie pozdrawiam pani od liceum z niemieckiego, nie lubiałem nigdy. Też nie pozdrawiam, bo jak byłem sam na konsultacjach, to ona udawała, że coś pisze na klawiaturze i się patrzyła, czy ściąga, a ja ściągałem oczywiście. Także może nie niemieckim się zajmiemy, ale tutaj taka propozycja padła, słuchajcie, że we wrześniu zajmiemy się azjatyckimi horrorami, także wszystkie podcasty, które się w tym miesiącu wrześniu pojawią, czyli prawdopodobnie 4, jak się wyrobimy, bo na przykład ostatnio odpuściliśmy jeden, to będą azjatyckie produkcje. Sobie wybierzemy coś i pogadamy, bo szczerze temat jest dobry, a rzadko się o nim mówi, tak mi się wydaje, i mało kto nagrywa. Zgadza się. Dla mnie azjatyckie produkcje to będzie świetna odmiana w porównaniu co do serbskich produkcji. Też mi się wydaje, bo trochę jesteśmy przeżarci, mam wrażenie, tym amerykańskim kinem. Może serbskim nie aż tak, chociaż widzisz, jeden szoker serbski robi lepszą robotę niż 10 amerykańskich jakichś jumpscare'owych, tak? Więc liczy się ilość, a nie jakość. Wróć. Liczy się jakoś. Nie. Patrzcie, to już za dużo. Wiesz, tak to, by powiedział Patryk. To ten lakier. To ten klakier. Nie, to jest trafne zdanie, tylko mówię, dla reżyserów jak Patrycjusz, nie? Myślę, że to jest jego motto przewodnie. Także spodziewajcie się we wrześniu. Oczywiście na dole możecie wypisać propozycje, jakie filmy byście chcieli, żebyśmy my o nich powiedzieli. O, takie rymy właśnie z kina azjatyckiego. Mamy parę w głowie na pewno, ale jeżeli macie propozycje, to piszcie je teraz. I przy okazji oficjalnie, bo tutaj nawet się nie przywitałem, gadamy, a się nie przywitałem. Ze mną oczywiście po mojej lewej jest Marcin, także dobry wieczór oficjalnie. Dobry wieczór, panie i panowie, witam wszystkich. Bo my znowu w nocy kręcimy, a oglądacie rano, więc dzień dobry. Dzisiaj skupimy się na tym, co lubimy, czyli tak jak zawsze, ale troszeczkę inaczej. Pogadamy sobie o podgatunkach, ale nie będziemy wałkować wszystkich, bo taki odcinek na moim kanale można już znaleźć i wam zalinkuję go pod spodem. Jakby ze zbiorem wszystkich podgatunków, które ja spiąłem w jedną całość. A my powiemy o takich, co lubimy najbardziej i o takich, co nie lubimy najbardziej. Ja tutaj też wybrałem taki jeden specjalnie, żeby Marcinowi pstryczka sprzedać, bo wiem, że nie lubi. Ale to zaraz. Dlaczego? Dlatego, że zaczniemy od tych gorszych, czyli tych, co nie lubimy, bo może być to ciekawsze. Podgatunków jest cała masa. Nie będziemy teraz wszystkich wymieniać. To jest jakby szeroko dostępna informacja. Jak ktoś chce doczytać, to zapraszam do odcinka tamtego. Też nie będziemy cytować regułek, co jest filmem o wilkołakach, co jest Asian Horror. No to się wydaje mi, rozumie samo przeszcie, panie i panowie. Tak, nie będziemy. A jak ktoś chce, to właśnie w tamtym filmie to jest, nie? Ja właśnie tutaj mam takie umowne gatunki niektóre, znaczy podgatunki typu właśnie Asian, no bo azjatyckie horrory to w sumie nie jest podgatunek, to jest po prostu kontynent, tak? Ale na przykład ja mam to gdzieś tam wpisane, bo tak z przymrużeniem oka trochę. Ale to dlatego się zajmiemy tym we wrześniu, nie dzisiaj, bo tak naprawdę to wydaje mi się, że nie jest właśnie podgatunkiem. Mimo wszystko jakimś takim gdzieś zdefiniowanym, nie? W jakimś źródle. To jest moje źródło, ja jestem nim. Więc zacznijmy od najsłabszych, Marcin. Powiedz mi, czego ty nie lubisz z horrorów? No wiesz co, byłoby dużo tak naprawdę, ale zacznę może od gatunku, podgatunku wróć. Podgatunku, który mnie w ogóle nie kręci, panie i panowie. Jak do tej pory muszę przyznać, że widziałem, a widziałem dużo filmów niestety z tego podgatunku. Widziałem tylko jeden film, który mi się musiał podobać. Chodzi mi o filmy nagrywane w technice, technologii found footage. Powiem pani, tak, w ten sposób nie ogarniam. Po prostu nie podoba mi się to i nie ma znaczenia, czy był to pierwszy film Blair Witch Project, który według mnie był genialny, naprawdę genialnie rozegrany marketingowo, bo jeżeli jesteście, no powiedzmy, już tyle czasu na internecie, to wiecie, że w momencie, kiedy oni go kręcili, nawet ich, tych trzech filmowców, bo oni są po szkołach filmowych, ich profile na IMDb, gdzie tam jest notka biograficzna, było zaginął, nie ma o co chodzi. Tak to było świetnie, nawet oczywiście w porozumieniu z IMDb to było zrobione, więc tak to było świetnie marketingowo zrobione, że film nakręcony bodajże za chyba 30 tysięcy dolarów zarobił ileś tam milionów, ale do dzisiaj nie jestem w stanie, obejrzałem wiele filmów, nie jestem w stanie ogarnąć tego fenomenu. Widzieliśmy i gadaliśmy kiedyś, Rafał, o takim cudownym filmie Piramida, też nawet poczyniłem recenzję tego.
Uwierzcie mi, to nawet efekty specjalne nie były robione w pęcie 9.5, w Windowsie 9.5, naprawdę w pęcie, to masakra, po prostu masakra. Ten gatunek w ogóle mnie nie przekonuje, ani. No mam tutaj naprawdę kilka wynotowanych, ale tak naprawdę, jak już mówiłem wcześniej, nieważne co bym powiedział. Blair Witch Project w ogóle mnie nie robi roboty, tak patrzę tutaj, co Rafał też ma. No Rek podoba mi się rzeczywiście. Rek Paranormal Activity w ogóle do mnie nie dociera, panie i panowie, więc to jest jeden z tych podgatunków, który jeżeli mogę, a mogę ostatnimi czasy, bo jestem wybredny, omijam szerokim łukiem. Co do efektów specjalnych, to kunsztem tego będzie następny podcast, ale zdradzimy na końcu, żeby was podtrzymać w niepewności, jak Kubrick Nicholsona, czy 200 double wystarcza. Widzicie, właśnie Marcin nawet już przygotował specjalną funkcjonalność, odkrył swojej kamery na za tydzień, ale zaraz. Mówisz, że nie lubisz fanfucy, dlaczego właśnie u mnie się znalazły na tych lubianych, o czym powiem trochę później. Oczywiście. Oczywiście, że te Pennywise nawet. Natomiast mówisz, że mimo wszystko Blair Witch lubisz, więc... Nie, Rek. Rek, nie Blair bardziej Witch, Reka. Rek. Okej, okay, bardziej Reka. W ogóle. Dobra. A jakby na przykład Reka nakręcili, czy Blair Witch właśnie tak zwyczajnie, to wydaje mi się, żeby nie działał, nie? Tak. Myślisz tak, czy można by to było zrobić powiem tak normalnie? Powiem szczerze, ja pamiętam drugą część Blair Witch Project, która była nakręcona normalnie. Mhm. I słuchajcie, mówię teraz z głowy czy z niczego. Widziałem ten film w kinie, kiedy on wyszedł, zarówno jedynkę, jak i dwójkę. I wtedy mi się podobał. Dwójka mi się podobała. Tak, taki stary jestem. Dobrze, wiecie, pamiętam Święta bez Kevina na Polsacie. Więc wtedy pamiętam, podobało mi się, co nie? To były czasy jeszcze przed internetem, więc tych zwiastunów nie mieliśmy i tak dalej. Jeżeli gdzieś można było zobaczyć w zwiastun, to co najwyżej w telewizji, ewentualnie jakiś czas wcześniej przed innymi filmami, a nie to, że wszedłem sobie na YouTube'a, którego wtedy jeszcze nie było i patrzyłem na takie rzeczy. Więc to mi się podobało, ale z tego, co czytałem ostatnio, to dwójka bardzo się zdarzała. Tego nowego, mimo że mam go na Blu-rayu od jakiegoś czasu, jeszcze nie widziałem, ale jak mówiłem, to jest jeden z wielu moich pułkowników i w końcu pułkowników, bo wiecie, leży na półce. W końcu kiedyś się obejrzy i może okazać, że nowy Blair Witch spodoba mi się, ale jak na razie nie. A marketingowo, jak mówiłem, rozegrany świetnie, ale to nie dla mnie. Wydaje mi się, że marna szansa, że ci się spodoba, bo nowa jest średnia, to ja powiem od siebie. Praktycznie jest to samo, co w oryginale, tylko gorzej, czyli taki klasyczny remake, chociaż to akurat jest sequel, ale... Mhm. Także, okej, okay, ja no, też uważam, że marketingowo świetnie. Blair Witch nie jest dla mnie jakiś wybitny wcale, ale coś tam przełamał. Natomiast uważam, że na przykład taki Rek, no jednak, czy Paranormal, gdyby nie ta konwencja, w ogóle by tak nie działał. Ale to też pamiętajmy, że dzięki tej konwencji właśnie mogli ten biedny budżet jakoś jednak przerobić na coś, co działało dla szerokiej publiki. No bo sam mówiłeś, Blair Witch 30 chyba tysięcy, a zarobił 200 tam kilkadziesiąt tak, milionów. Weź w tym momencie pod uwagę, że na przykład te filmy chociażby z cyklu Paranormal Activity, to one już nie są robione za jakieś tam grosze. W tym momencie już producenci dokładnie wiedzą, że okej, okay, my niby widzimy, że to jest jakaś kamera, że ktoś tutaj niby telefonem kręci, czy jakąś tam kamerą typu VHS, a w tym momencie masz wszystko zawodowe kamery, profesjonalne, bo to jest zrobione, tylko po prostu konwencja jest taka i to ludzie kupują, a to robią zawodowi filmowcy z zawodowym sprzętem i wiesz, no wiadomo, nawet jeżeli już mówimy o tym Blair Witch, no oni mieli kamerę, ale to też nie było, powiedzmy, jakieś tam zawodowe super. No ja takiej samej kamery używałem kiedyś w AKF-ie, do którego należałem, bo to był Canon bodajże XL1, dawno, dawno temu. No ale rzeczywiście, no teraz jest troszkę inaczej, a teraz robimy chyba piąty czy szóstą część tego Paranormal Activity, więc to jak najbardziej. Tutaj, jak już mówiłem moi widzowie, firma trzech braci, Vittorio Mamona, Lorenzo Casucci oraz John Schmal się zgadza. No ja nie przepadam za tasiemcami, więc to jest prawda, że właśnie... No, że tak powiem, kunszt tego fan footage to leżał w tym, że właśnie było ziemniakiem kręcone, tak? Teraz Blair Witch, czy tam nie Blair Witch, tylko Paranormal kosztuje, tak jak mówisz, dużo, a pierwszy kosztował 15 tysięcy dolarów, czyli to jest śmieszne, a no i dzięki temu też nie było ich stać na lepszą kamerę i na 10 filmowców, którzy stoją i, że tak powiem, fingują te całe fan footage. Ale dobra, bo na razie mieliśmy gadać o tym, co nie lubimy, a ja mówię o tym, co lubię, więc ja podam od siebie teraz może coś, czego ja nie lubię. Najbardziej tak ze wszystkich, to na pewno Wilkołaki i tego widziałem najmniej, ale też tego nie ma dużo. Zacznijmy od tego, wydaje mi się, że stosunkowo porównując do innych jest mało filmów o Wilkołakach. Nie przypada, nie mówię o Zmierzchu, może nie jakby nie patrzę przez Zmierzchu czy coś, bo może się komuś skojarzyć od razu, wampiry i ten ze Zmierzchem.
Ale... Czyli zmierzch się podoba? Oczywiście, że nie. No tak, tak, właśnie, tak wyglądasz właśnie, nawet twój właśnie... mikrofon przegłanie śmieci w świeci w kolorze. Właśnie streszczenia były zmierzchu niedawno, niedługo jeszcze będzie czwarty i piąty na domknięcie i nie mogę się zabrać, żeby to skończyć właśnie, bo jest takie dobre. Ale nie wiem, na temat tego filmu się nie wypowiadam, nie widziałem. Bardzo dobrze. Zobaczysz gorszy za tydzień, nie przejmuj się. Masz w ryję za to, pamiętaj. Dobra, czekam, aż przyjedziesz, przylecisz. Ale a propos, nie pamiętam co mówiłem już nawet. O jakim ja filmie mówiłem? O zmierzchu. Mówiłem o... Aha, jest jakaś klasyka wilkołaków, istnieje coś takiego. I jakiś tam amerykański wilkołak w Londynie, jakieś takie cuda. I tak. Niektóre były spoko, ale nie wiem, jakoś sam tak wizualnie mnie nie przekonują nigdy, wiesz, że stoi jakiś gość, zamienia się jakiegoś włochatego kundla. Jakoś tak, no nie leży mi to tak czysto pod gust po prostu. Nie ma, tak jak mówiłem, wyboru też. Powstał taki polski film pod tytułem Wilkołak. Ktoś 2000, no parę lat temu, nie pamiętam dokładnie, zaklasyfikowali go częściowo jako horror. Ja tam dużo horroru na przykład nie znalazłem, może trochę bardziej thrillera, czy coś takiego dramatu wręcz. Ale w sumie tam psy biegały, nie wilkołak, więc nie wiem. Może to jakaś była ukryta głębia, której ja nie rozszyfrowałem tutaj. Nie wiem, czy ty lubisz wilkołaki w ogóle, bo mnie jakoś to odtrąca zawsze. Nie mam problemu w ogóle. No, wiadomo, że takim klasykiem to w tym momencie no jest niby ten amerykański wilkołak w Londynie, Johna Landisa. Mimo, że to jest naprawdę no, John Landis, facet, który zrobił Blues Brothers i Szklaną Menażerię w Krzywym Zwierciadle, więc facet, który głównie się tym specjalizuje i tak też tak nie jest potraktowany super poważnie. Wilk właściwie z Jackiem Nicholsonem jest dosyć ciekawym projektem. Oprócz tego tam mieliśmy wilkołaka między innymi w Van Helsingu pojawiał się i w kilku innych projektach. Jest to dosyć postać, wydaje mi się, uniwersalna, w Harry Potterze nawet przecież był, więc jakoś nie przeszkadzałem ich w ogóle. Miały być przecież takie były pogłoski, że będą w obecności trzeciej i właśnie zapomniałem o tym nawiązać w podcaście, ale ostatecznie pojawiły się w Annabelle trzeciej, jednak wilkołak tam był, więc tam ten motyw zaciągnęli. Ale ja jeszcze podam jeden przykład, bo mamy polski horror, Wilczyca z 82, jak się nie mylę. I ostatnio miałem okazję to nadrobić. No niestety chyba era, w której został kręcony, znaczy realia, które przedstawia tych lat, do mnie nie trafiały, bo po prostu troszkę się nudziłem, ale coś tam tego horroru faktycznie było. On był poniekąd gdzieś tam, nie wiem czy przełomowy, ale dla horroru w Polsce może trochę taki, jednak uznany za jakoś tam kultowy. Także warto wiedzieć, że coś takiego w ogóle istnieje. Natomiast... Ale też tylko dwie sekundki na temat właśnie twórcy, czyli Marka Piestraka. Tak, Piestrak. Ja właśnie teraz mam jego w tym momencie filmografię, no jeżeli tak popatrzysz, no to rzeczywiście... On robił słabe rzeczy, wiesz, właśnie, a to mu tak wyszło. Klątwa Doliny Węży jest Powrót Wilczycy, no jest Test pilota Pirksa, który naprawdę jest uznawany za bardzo ważne kino, bo to jest na podstawie Stanisława Lema, więc rzeczywiście w porządku można by powiedzieć, ale ostatnie lata to no niespecjalnie, to nie jest, to co on robi, to nie jest dobre. Mnie cieszy, że robił przy Ubicej Kaptury, bo kilka odcinków było kręcone w Tarnowie, także pozdrawiam Tarnów. No właśnie ja robiłem research, bo to wyjaśnię tam za jakiś czas na kanale, a propos czego, były mi potrzebne te informacje, ale właśnie dziwi mnie to, nie? Że tak dwa, powiedzmy, czy trzy filmy są uznane za jakieś takie, ważne, a reszta to jakaś właśnie Klątwa Doliny Węży, nie? Która jest taka, wiesz, o co kaman w ogóle i nie wiem, jakby nierówność reżyserów mnie nie dziwi, w momencie, gdy to jest tak, że na początku robią dobrze i gdzieś tam pod koniec jest zjazd, a to jest taki a la Shyamalan, że wiesz, dobrze, źle, a później źle, więc... Ale ja nie widziałem większości filmów tego reżysera, więc też nie chcę się szerzej wypowiadać. Więc może przejdźmy do kolejnego wilkołaki, zostawmy sobie już. Czyli ty powiedziałeś o fan footage, ja powiedziałem o wilkołakach. Mm-hmm. To co masz teraz drugiego, czego nie lubisz? Co byś zarzucił? Co bym zarzucił tutaj? No to polecimy od razu grubo. Wiesz co, nie będę wymawiał może nazwy, bo algorytmy słuchają, a ostatnio miałeś problemy przy okazji. Możesz zrobić pip. Przy okazji, ale R&R, czyli filmy dosyć, że tak powiem, dla dorosłych. Pip and Revenge. Tak, dokładnie o to chodzi. No tutaj widzę, że masz wypisane między innymi Zmuszona do zemsty, Pluje na twój grób. Mimo, że akurat Pluje na twój grób wydawał mi się dosyć zabawny. To była tak rzeźnia, jest. No niezła. Tak, ale akurat to też nie jest to, co tygryski lubią najbardziej. No wiem, że tutaj na przykład można byłoby dorzucić, akurat jest w innej kategorii, serbski, który oglądaliśmy ostatnio, o którym omawialiśmy ostatnio, aczkolwiek serbski mi się, jak mówię, podoba, ale ogólnie sam koncept jakoś niespecjalnie do mnie dociera, no bo ciężko powiedzieć inaczej. Na pewno są osoby, którym to się podoba i patrząc po komentarzach pod serbskim, pod naszym podcastem, rzeczywiście są osoby, którym to się podoba.
I to nie mówię tego z przekąsem teraz, tylko jak najbardziej z pełną powagą, no, ale po prostu nie, no, czuję bardziej niesmak, obrzydzenie niż coś na zasadzie okej, okay, super, fajnie, jak najbardziej mi to interesuje, mimo że pluję na twój grób, mam na DVD. Czyli jednak spełnia te założenie, bo faktycznie chyba im chodzi też o ten niesmak, ale to no działa, jeżeli chodzi o te założenia, ale faktycznie mi się wydaje, że dzieli, są jacyś tam pasjonaci tego. Ja osobiście to powiem dla kontry, że dosyć lubię, nie wiem dlaczego, aczkolwiek nie jest tak, że wiesz, patrzę, o, tam się odbył niechciany stosunek i o, tak, dobrze, wiesz, ciśni tam, nie, do tych zwyroli. Nie, po prostu jakoś bardziej mnie interesuje ten motyw właśnie revenge, czyli zemsty, jak ta laska, wiesz, oni myślą na przykład, że nie przeżyła, albo że nic z tym się nie wydarzy, nic ona nie zrobi, a ona wraca, wiesz, i puch, wszystkich w jakiejś... Właśnie ten przykład jest idealny, bo zmuszona do zemsty aż tak nie, ale pluje na twój grób. I Spit on Grave, to takie wymyślne pułapki tam są, gdzie gościa na przykład na linki oczy mu podczepia, rozciąga mu oczy i tam nietoperze, jakieś tam inne orły i cuda na kiju wydziobują mu oczy, czy wiesz, w klatę. Dlatego mówię, takie, ten film akurat na DVD mam. Tak, no, bo akurat serbski to bardziej pod torture, nie? Właśnie, tak, tak. Ale dla tych zemst czasami warto obejrzeć. Pewnie moi widzowie niektórzy byli, czyli że ja polecę też przy okazji tego film pod tytułem Revenge właśnie z 2017, który bardzo się dobrze na świecie przyjął, a ja nie mogłem zwierzyć ilości absurdu, bo zakładam, że nie widziałeś pewnie. Zaraz sprawdzę, przyznam się, że więc, bo ja ci podam po prostu przykład, dlaczego już od samego początku nie mogłem tego oglądać z jakąś nadzieją, bo jest dziewczyna, która właśnie zostaje Pip i ona spada z klifu, ze skały, tak dobre kilkadziesiąt metrów, nadziewa się kręgosłupem na pal. Czyli wiesz, leży wygięta, krwawi się i co? No i wstaje i idzie. Sturgała się z tego, zczołgała się, nie wiem, z tego pala i poszła, nie? Fizycznie jakbyś spadł, nawet na ziemię, byś nie przeżył albo się doszczętnie połamał, a nabijając kręgosłup na pal nawet z paru metrów, nie ma szans. Ja wiem, że oni to robili pod konwencję i trochę dla jaj, ale mam poziom absurdu, który jednak mnie wyrzuca gdzieś z kapci na tyle, że nie potrafię się bawić na filmie już od pewnego momentu. Dobrze, Fast and Furious najnowsze też tak i poprzednie, nie mówię o spin-offie, to coś mam na podobę, że mówię, ja pierdziele, nie, to już jest za daleko na mój ten. Także możesz sprawić, ale zakładam, że nie widziałeś, jak nie lubisz takich. 2017 Revenge. 2017, to mam jakiś 2007, dobra, to już zaraz coś sobie znajdę. Nie, z siódmego to nie. Dobrze, to ty szukaj, a ja powiem o drugim, w takim razie, którego ja nie lubię. Dawaj. I zaraz jak znajdziesz, to mi przerwiesz. Tuż za wilkołakami, których nie lubię najbardziej, układają się, a raczej trochę nad nimi, wampiry. Z wampirami mam tak. Są dobre filmy, które ja cenię. Na przykład Pozwól mi wejść, szczególnie oryginał, 30 dni mroku. I teraz nowy od Netflixa powstał, to jeszcze pewnie nie nadrobiłeś, Krwawe niebo. Bo... Nie, jeszcze nie widziałem. Ja nie lubię filmów, gdzie wiesz, jest kolejny setny ten sam raz to samo, że na przykład wampiry w mieście ganiają ludzi i wiesz, i zabijają. To już nie działa, to już mnie nie jara. A tutaj wstawili film o porwaniu samolotu z wampirem na pokładzie, nie? I właśnie wrzucenie czegoś starego w inny kontekst w ogóle zmienia postać rzeczy i to może fajnie działać. I uważam, że film jest niezły. Trochę topornie zrealizowany, ale niezły. Ale w większości filmów o wampirach, i znowu nie mówię o Zmierzchu, tylko jest ich akurat wyjątkowo dużo, nie lubię, w ogóle mnie nie przekonują. Chociaż był taki tytuł, nie podam teraz, bo nie pamiętam, ale taki film, który słabo się przyjął, a ja go polubiłem. Kiedyś o nim gdzieś wspominałem, na kanale jest recenzja, jak mi się przypomni, to może w komentarzu wrzucę tytuł. I mimo, że potrafię lubić filmy z wampirami, to jednak no, mając tyle podgatunków, no muszę któreś umieścić niżej. I wampiry trochę mniej, ale jednak podobnie jak wilkołaki. No nie wiem, jakoś nie fascynuję się tym po prostu. Wolę inne rzeczy, o których powiem za jakiś czas. Czyli co, Nosferatu Herzoga z rewelacyjnym Klausem Kińskim, nie? Nosferatu, oryginał mówisz, 22 rocznik, tak? Znaczy nie, chodzi mi ten późniejszy. Późniejszy. Nie ten z Maxem Szrekiem, tylko ten z Klausem Kińskim. Późniejszy nawet nie jestem w stanie powiedzieć, czy widziałem, czy nie, no, pamiętam, widzisz. Ale widziałem ten oryginał, Niemy jeszcze, to ten no, do mnie nie trafia, bo chyba, no Niemy no, jakoś nie lubię, za stary. To już inna bajka. Dracula Coppoli z Geraldmanem też nie? Nie pamiętam, wiesz co, bo niektóre te klasyki gdzieś oglądałem tak dawno, że nawet nie mogę się wypowiedzieć teraz, bo nie chcę gadać po prostu głupot. Aczkolwiek, tak jak mówię, może ja wiem, że i wilkołaki, i wampiry mają klasyki, które są okej. Nie każde lubię, na przykład tak jak ten sprzed 100 lat.
Natomiast, no tak jak mówię, mogę lubić, ale nie lubię samego założenia czy konceptu, nie? Jakby dobrze. Są te konwencje, które z jakichś powodów w gust nie wchodzą, nie? Zaraz się. Znalazłem ten Revenge, nie kojarzę w ogóle. Nie kojarzę. Francuskie kino, zgadza się? Tak, francuskie i tam się krew lała, że tak powiem, i absurdy. Hardcore, bo no widzę, pozytywna ocena na IMDb, 6,4, tam 40 prawie tysięcy ocen, także... Na Rotten ci powiem, sensowny. Miał kilkadziesiąt procent, 80-90 nawet. Aha, no widzisz. Może by ci się spodobało akurat, kto wie. Może akurat, kto wie, no dokładnie. No. Dobrze, to co masz kolejne, powiedz, z rzeczy, które nie lubisz? No i tutaj też będzie znowuż, jak już mówiłem wcześniej, wyjątek stanowi regułę, więc będzie kolejny gatunek, który nie przepadam. Nie to, że nie lubię. Nie powiem, że nie lubię, ale nie jestem wielkim fanem. Czyli tutaj mamy Torture, filmy dla dorosłych. Dokładnie, celowo używam, bo wiadomo, że algorytmy mogą mieć problemy. I czemu mówię, że tu jest ten sam motyw właśnie, czemu mi się nie podobają, tak samo jak przy okazji właśnie po poprzedniej kategorii, no ale wystarczy sobie przypomnieć, o, muszę znaleźć, gdzie to tutaj masz to pokazane, żebym wiedział, ale na takie filmy jak, no, jak chociażby Ludzka stonoga, to odrzuca, to jest po prostu jakaś masakra. I jak mówię, to jest paradoks, ponieważ z samej kategorii specjalnie lubię, ale na przykład pojawia się w niej Hostel, który według mnie jest ciekawym kinem. Pojawiał się w nim Serbski, którym wam mówiłem, że doceniam to kino i rzeczywiście wydaje mi się, jest to ciekawy film, ale no tam było, to było mnóstwo tych Hostel, zresztą było kilka części, przecież to Quentin Tarantino produkuje i w ogóle. No dobra, wiem. Quentin Tarantino widział pewnie z tego filmu tyle samo, co wiesz, tylko że dostał pieniądze za nazwisko, ale ogólnie sam koncept mnie tak niespecjalnie jakoś i przynajmniej szczerze kręci, co nie? No. Mhm. Też na przykład kilka pułapek, bodajże chyba to było w Spirali, jeżeli pamięć mnie nie myśli, to były takie właśnie ala hardkorowe, czy tam w którejś pile, że rzeczywiście miał podtekst erotyczny właśnie, żeby kogoś ukarać w ten sposób, no to w porządku, jak się to ogarniam, ale jakaś sama idea, sama zasadność, nie. Akurat odpuszczam szerokim łukiem. No to masz jak ja z wampirami właśnie, nie? Że cenimy gdzieś tam niektóre produkcje, no ale coś musieliśmy wybrać, nawet jeżeli są... Dokładnie, na takiej zasadzie. W każdym podgatunku będzie jakiś dobry i fajny film, nie oszukujmy się. To nie jest tak, że teraz my ignorujemy to i mówimy, nie, te podgatunki to nie oglądamy, oglądamy tylko te, co lubimy, nie? Nie o to chodzi właśnie. Ale coś musi być ad the bottom, że tak powiem. Ale to na takiej zasadzie, że tak jak mówisz, jeżeli mamy ulubione gatunki, to powiedzmy 7 filmów obejrzymy z ulubionego gatunku i 3 z takich, które to powiedzmy nas niekoniecznie interesuje, ale obejrzymy mimo wszystko. Tak, a zresztą akurat te, co podajemy, a szczególnie te, co ja podałem, 2, to nie kręcą ich dużo, nie? Bo już wydaje mi się, że więcej fan footage powstaje, ale nawet o takich, co my nie wiemy, bo jakieś tam, wiesz, za 5 zł, gdzie nie wiadomo gdzie i z kim i kiedy, tak. Niż takich, no wilkołaków praktycznie w ogóle nie robią. Wampiry, no teraz na przykład był ten, co jakiś czas coś tam się pojawia, a na przykład zombie jest non-stop, nie? A takich właśnie mniej. Więc ogólnie ja z najsłabszych tylko 2 wybrałem, wiesz, bo resztę mam gdzieś tak na równi, że nie mogłem 3 dorzucić, więc jeżeli masz coś jeszcze w tych najsłabszych, to możesz dopowiedzieć. Nie, powiem ci, że rzucam naprawdę te 2 kategorie, ja bym 2 ostatnie zbił w 1, to też by nie było żadnego, wydaje mi się, problemu, także dosyć, można powiedzieć, mocno naciągane, ale zdecydowanie fan footage to omijam szerokim okiem, jeżeli tylko mogę. Dobrze, to przechodząc do ulubionych, ja podam teraz pierwszy, jeden z moich ulubionych podgatunków, to jest, moi drodzy, fan footage. Marcin jest fanem, tylko po prostu musieliśmy mieć uwielbiam, inne zdanie. Po prostu uwielbiam. Umówiliśmy się, że nie będziemy się zgadzać dzisiaj ze sobą, po prostu dlatego ja lubię, a Marcin też i udaje, że nie. Oczywiście żartuję. Marcin gardzi. Nie, no nie gardzi, ale nie lubi. Podałeś większość przykładów, które ja mam. Patrzę tak, czy coś jeszcze mógłbym dodać. Ja jeszcze bardzo lubię Jako w piekle, taki na ziemi. Ja to biorę też z tej swojej listy z odcinka. The Den 2013 to taki a la cyberprzestrzeń. Ja lubię bardzo cyberprzestrzeń. Uważam, że na spokojnie to może być pod gatunkiem obecnym też horrorów, który też nie jest zdefiniowany, bo parę takich produkcji w ogóle jest. Jako w piekle i na ziemi to jest ten, który ma na plakacie odwróconą wieżę Eiffla, zgadza się? Tak, bo to były paryskie katakumby, więc bardzo możliwe. Pamiętam. Taki czerwony plakacik był z babeczką i no. Ja jeszcze podam jako tutaj przykład dobrego według mnie The Tunnel, czyli Tunnel 2011. No tam, przyznam szczerze, że nie spodziewałem się pewnych zagrywek, a dzieje się też właśnie w jakimś tam tunelu, jaskini, coś takiego i potrafi zrobić napięcie. Ja jeszcze podam, o tu naprawdę ma fanów ten film, bo to jest mniej klasyczny fan footage, dlatego że nie ma takiej typowej padaki, tylko gościu często kręci ze statywu. Ale też z ręki, opętanie Michaela Kinga w ogóle. To było poniekąd tutaj przez fanów przyjęte jako takie, o kurde, coś nie wiem czy świeżego, ale podanego tak, że dobrze się oglądało na pewno, jeżeli chodzi o horrory.
Ludzie lubią ten film. To akurat jak chcesz sprawdzić, to jest po prostu Possession of Michael King. Dosłownie jest tytuł. Jest z 14 roku. Tak, 14 rocznik, a Tunel 11. I ja jeszcze bym podał Szubienicę 2015, czyli to było... Powinieneś znać angielski odpowiednik, bo ja... Swallow? Nie, Swallow to jest połykać. Coś albo na S. Kółka. Tak. No teraz, oczywiście zaraz mi wyszło, więc zaraz mi dopiero może wrócić. Dobra, to ja powiem tylko za co cenię, bo Marcin powiedział, czemu nie lubi. Ja... Gallows, a nie Shallows. No właśnie, Shalalalalow z piosenki z Lady Gaga, nieważne. Ja lubię fan footage, takie właśnie, które mają z reguły jedną część, bo im dalej, tym większy budżet, co fan footage wydaje mi się mija z celem, bo nie po to robisz fan footage, żeby to kręcić kamerą 8K, wiesz, pana Vision za 100 tysięcy kamera, bo to jest głupie, tylko tak jak Blair Witch, tak jak Rec, czy tak jak właśnie, ja tutaj mam wypisany Grave Encounters na przykład, gdzie tam też czasem mieszają, tam się pomieszczenia w tym szpitalu psychiatrycznym przemieszczają, oni drzwi nie mogą znaleźć. To była świetna zabawa, za pierwszym razem naprawdę się bałem. Tam są takie klatki z tego filmu, są niesamowite z niektórymi straszakami. No i dla mnie to dodaje tej autentyczności, tego realizmu, że ci bohaterowie naprawdę to przeżywają, że tego nikt nie kręci z boku i się nie patrzy na to. Nie jesteśmy tym obserwatorem w tym wypadku, tylko nam się wydaje trochę jakbyśmy byli w grze, że patrzymy z tej pierwszej osoby. Tylko im więcej tego powstaje, a szczególnie tasiemce typu Paranormal, to tym czasami potrafi być już naprawdę sztuczne. I czujemy, że jednak to tylko film, który ktoś gdzieś tam z boku opowiada i dodatkowo kosztuje on tyle, co albo i więcej niż jakaś obecność, co jest w ogóle absurdalne. No, może nie wiem, czy był taki fan footage droższy od obecności, ale te budżety faktycznie mijały się z celem i mi się wydaje z założeniami fan footage. Ale ja dodam coś jeszcze. Nie przygotowałem tytułów, ale bardzo, bardzo lubię. Ogólnie ja lubię science fiction, ale fan footage w połączeniu z science fiction, gdzie mamy na przykład jakąś inwazję kosmitów na Ziemię i to bohaterowie kręcą w tej kamerce, jak się złapie tak amatorsko, to jest niesamowite dla mnie realistyczne. I podam dramat akurat, a nie horror, bo chyba jako dramat był District 9. Ja nie wiem, czy on był w fan footage kręcony, ale coś na podobę. To były takie horrorki ze 2-3. Jeżeli pamiętacie District tytuły... District 9, nie, to nie było fan footage. To chyba jest, nie było, nie? Tak, to jest... Tak, to się dzieje w tym... Afryce albo Ameryce Południowej, zgadza się? Jakoś tak? Tak, coś takiego. Nie pamiętam dokładnie, tak jak mówię. To mogło nie być fan footage, ale sam ten fakt, że właśnie jakaś inwazja... Chociaż tam była taka pozytywna, bo ci kosmici nie mieli złych zamiarów. Ale fan footage to działa świetnie. Jeżeli pamiętacie tytuły, to napiszcie w komentarzach. Ja jak nie zapomnę, to postaram się wam znaleźć i dopowiedzieć tutaj, dopisać. Więc Cloverfield. Cloverfield, okej. To jak najbardziej znam. To ma zresztą trylogia jest. Ale to takie tak niszowe. Ja takie dwa niszowe, wiesz, jeszcze widziałem. Ale nie ma opcji, żebym tytuł teraz sobie przypomniał, bo to jakiś, wiesz, daleko, daleko z tyłu głowy. Więc ja lubię. Ja bym nawet w Polsce to chciał taki fan footage zrobić, wiesz, żeby w kinie coś takiego... Ale to raczej u nas się pewnie nie sprzeda. Już wiesz, ta zagrywka z Beru nie zadziała drugi raz, umówmy się, to już sprzedane jest. Więc tutaj oczywiście się z Marcinem nie zgadzam. I ja lubię. Nic nowego. Napiszcie, czy wy lubicie, a przejdźmy teraz do podgatunku, który lubi Marcin jakiś. Chyba, że tam coś jeszcze chcesz dopowiedzieć a propos researchu, co robisz. Nie, w porządku jak najbardziej. Nie, tak patrzę, że Gallows miał budżetu 100 tysięcy dolarów, więc relatywnie mało. A znalazłem sobie, że jeden z ostatnich Paranormal Activity miał budżet 100 baniek, więc to jest wszystko, wydaje mi się, w tym... 100 milionów nie, miał? Przepraszam, wróć, 10 milionów, przepraszam. 10, no to jest połowa 10, obecności, Annabelle. 10 milionów, mowa w tym momencie o części z 2015 roku, czyli The Ghost Dimension. The Ghost Dimension. Wymiar duchów, czy jak to nazywa? U nas był inny wymiar tytuł. Inny wymiar, no. To zobacz, to tyle kosztowała pierwsza Annabelle, albo druga, jakoś na podobę 10. Bez no wiesz, ale ten film z drugiej strony zarobił tam chyba z 80 baniek, więc to się mi zwróciło, co nie? Nie, no tak. Tylko właśnie z założenia bez sensu, bo to jest zbyt efektywne, nie? Mija się z celem. To też nie o to chodzi, mi się wydaje, żeby dobra efektów nawalić. Dokładnie, no to słuchajcie, dobrze wiecie i to ja bardzo często powtarzam, że bardzo lubię komedię, więc jeden z podgatunków, który uwielbiam i tak naprawdę chyba oglądam, jeżeli tylko coś się pojawi ciekawego, to jest horror komediowy, tudzież czarna komedia, jak to woli. Mimo, że wydaje mi się, że akurat czarna komedia to jest co innego, ale parodia horroru, horror komediowy to jak najbardziej, bo czarna komedia no to jest inszość, jak mówię, kabaret. I tutaj mam kilka tytułów, sobie wypisałem, tak nawet patrzę na twoją listę. Chyba naprawdę moim ulubionym filmem z tego gatunku byłby Shaun of the Dead. Nie wiem, jaki jest polski tytuł. No chyba Noc Żywych Trupów, Wysyp Żywych Trupów. Wysyp Żywych Trupów, tak jest polski tytuł. I przynajmniej myślę, że jest dobry. No oczywiście podoba mi się straszny film, ale tak naprawdę tylko dwa pierwsze, te, które stworzyli bracia Wayansowie. A ja uwielbiam trzeci.
Później, ale to później to już masz, tu już wchodzi zaaz, czyli cukier, Abraham i cukier i to naprawdę już robi się kolejny pan Magu, kolejna szklanką pułapka, kolejna naga broń i tak dalej. Ale tak trzeci dalej. Jest świetny, on parodiuje tyle klasyków, Ring i tak dalej, ci kosmici tak, tam przesikają z palca, ale to jest kapitalne. Później tu jest za dużo tak naprawdę tego wszystkiego i rzeczywiście on tutaj, tu mi się wydaje, no może nie bardzo subtelny, bo akurat ten humor jest raczej a la Kevin Smith, czyli bardziej gadamy o dupie Marynie i żarty o Fiucie i tak dalej. A to przerwę cię na sekundkę. Widziałeś od Wayansa Dom bardzo nawiedzony, Haunted House, dwie części. Tam jest dopiero prymityw. Tak, no ale widzisz, to jest... on już w tym momencie, jeżeli popatrzysz na filmografię Wayansu, bo to nie ma znaczenia, czy to właśnie to jest straszny film, czy Dom bardzo nawiedzony, czy Białe Laski. Parodia Greya. Oczywiście o dziewczynach. Tak. To on w tym momencie już dokładnie wie czego chce, to znaczy... że on robi filmy po to, żeby one się sprzedały, co nie? No i jeżeli on na przykład przedstawia wytwórni taki pomysł na jeden, drugi, trzeci film, to oni w tym momencie już nie pytają się, jaki jest pomysł na artyzm, to co się będzie działo. Pamiętacie też, że Wayansowie, no to tam ich jest kilku rzeczywiście, no to też występowali w dobrych, ciekawych filmach nagradzanych Oscarami. Rekiem dla snu na przykład Wayans był. No, Rekiem dla snu, jeżeli pamięć nie myli, to nawet chyba kojarzę jednego z nich w filmie Filadelfia z Tomem Hanksem, gdzie podrywał chyba Denzela Washingtona. I rzeczywiście no, tego było dużo sporo, ale w tym momencie robią to tylko wyłącznie dla kas, no, nie czarujmy się, co nie? Tak to jest, ale rzeczywiście jest to w porządku. Tutaj mam jeszcze, patrzę na twoją listę, na przykład masz tutaj napisane Martwe Zło 2, ale przynajmniej szczerze mi się bardziej od Martwego Zła 2 podoba Armia Ciemności. Bo wydaje mi się, że jest w takim sensie jako horror komediowy, jest mi się wydaje dużo fajnie zrobione na jajo. I teraz powtarzam po raz wtóry. Zarówno Martwe Zło 2, nie jedynkę, bo jedynkę oglądałem nie tak dawno z widzami na moim kanale, ale Martwe Zło 2 oraz Armię Ciemności, i teraz będzie zagwozdka dla was, ale widziałem jeszcze na VHS-ie. To jakieś 40 lat temu. To jest jakieś 40 lat temu. To miałeś rok. Tak to było. Tak to było, że rzeczywiście i nie widziałem go powtórnie, aczkolwiek pamiętam właśnie jaja, jakie były z tym jego pistoletem, właśnie tą strzelbą, nie? To jest Paty, który robi i tak dalej w ogóle, i potem Paty Terata i tak dalej, dokładnie wiemy o co chodzi, ale no, Zombieland też jest świetna sprawa, tutaj właśnie widzę, że jest, że masz pokazany. Dom w głębi lasu, no w sumie tak, to jest parodia, no ja ostatnio mówiłem Maj, bo moja córka zaczęła oglądać horrory, no i mówi, to byś tato polecił, co nie? No to najpierw oglądała Happy Dead Day, no teraz mówię, obejrzyj sobie Szczęki, może sobie obejrzeć jeszcze Dom w głębi lasu, bo to jest całkiem nieźle zrobione na jajo, prawda? Tak dosyć no to się taki fajnie. Pastisz typowy, nie? No właśnie, dokładnie o to chodzi, co nie? Że coś takiego, co akurat może zacząć oglądać, co nie? Ale wydaje mi się, że akurat jak najbardziej horror komediowy, no słuchajcie, obejrzałem tyle leprykonów, że dajcie spokój. Leprykonów. To akurat ja tutaj się podpisuję, bo ja też to mam wypisane, więc ja nie będę jakoś znowu już od nowa zaczynał. Ja tylko dodam a propos tej czarnej komedii, bo to faktycznie tutaj na pierwszy rzut oka nie pasuje. To właśnie ja w odcinku tam dopowiadałem, że sama czarna komedia jest faktycznie czymś innym. Natomiast mi chodzi o taką czarną komedię, która jest w konwencji horroru. Ja podam przykład jeden z moich ulubionych Zombie SS, druga część szczególnie, gdzie jest to typowa czarna komedia, ale z racji zombie to musi być w konwencji horroru też jakoś, nie? Dlatego to jest wypisane, bo to już nie jest horror komediowy. Tam jest już tak czarny humor, że uwierz mi, na przykład gościu z czołgu strzela w wózek i to dziecko wylatuje z wózka, wiesz co się działo, i leci gdzieś tam przez pole, nie? Ja miałem taką polewę na tym filmie. Pierwsza część jest słabsza, mniej śmieszna, nudniejsza, a druga to jest, jak nie znacie to obejrzycie, to jest poezja. To jest ten film, pierwsza część, gdzie naziści atakują z tego, z księżyca? Spod śniegu. A nie, a co jest, że jaki to jest film, jak atakują z księżyca? Wiesz co, jest coś takiego, a to nie jest jakaś, nie, to nie jest Sharknado z kosmosu, nie pamiętam. Nie, to jest właśnie... Wiem, o co ci chodzi, ale nie pamiętam. Jakieś zombiaki w ogóle. Tak. I, masakra, no ale dobra, okej, wiemy o co chodzi. Użyłeś zakazanego słowa, mam nadzieję, że jedno to za mało, żeby się przyczepili. Też mam nadzieję, złapam się, możesz wypikać, jeżeli coś to mi przeszkadza. Nie, spoko, wrzucę dzisiaj na YouTube'a i zobaczymy. Także tutaj bym te podał, to co podałeś, ja jeszcze dorzucę tylko Porąbani, czyli to jest w oryginale Tucker and Dale versus Evil, tak? To było spoko. I co? Dom w głębi lasu to akurat na live teraz poruszałem właśnie dzień przed podcastem, że to jest świetny pastisz, że trzeba tą konwencję załapać, ona jest dosyć prosta, ale jednak pośmiali się nieźle ze schematów, a rzadko coś takiego wychodzi, więc tutaj zawsze w serduszku będzie, no jest z tej strony mam serce. Więc koniecznie nadrabiajcie, jak nie znacie. Ale ja jestem ze Zombie SS dalej, dwa. Chociaż ten dom w głębi, nie dom w głębi lasu, tylko Dom bardzo nawiedzony, to jest film, jeżeli lubicie straszny film 3,
jeszcze bardziej prymitywne poczucie humoru, to Dom bardzo nawiedzony będzie spoko. On paroduje na przykład Annabelle, ale tam już jest taka hamuwa dosyć. Oni jeszcze zrobili właśnie parodię Greya i jeszcze zrobili na Netflixie kiedyś Naked, że Wayans się budził za każdym razem, taki dzień świstaka, coś jak w Happy Death Day. Się budził za każdym razem w windzie i tam biegł na ślub i tam było zapętlenie, ale coraz gorzej te filmy robią, szczerze, wiesz, Wayansy. A propos... Właśnie widzę Haunted House, tą bardziej nawiedzoną, okej, to już wiem, o co chodzi, tak. I widzę, że stała ekipa również się pojawia, więc... To, co się dzieje z Annabelle w tym filmie, to jest właśnie jedyna słuszna Annabelle, jaką ja doceniam i kocham. Dobrze, to ja podam coś innego, żeby dalej o tym nie sam gadać, nie gadać. Ja mam jeszcze dwie rzeczy. Jedną z nich to jest Creepy Kids. Coś takiego faktycznie istnieje nawet w zagranicznych źródłach. Bo ja mam tak, ja mam Creepy Kids / Dzieci w horrorze. Ja może tylko powiem, czym to się różni, bo na pozór to samo. Ale Creepy Kids to są dzieciaki w horrorach, które są typowo złe. Na przykład w Omenie, tak? Gościu od początku jest zły po prostu od urodzenia. A dzieci w horrorze to są dobre dzieciaki, którym się coś złego przytrafia. Czyli na przykład Naznaczony, czyli The Insidious właśnie Wana, w którym no, dzieciak pada ofiarą jakiegoś tam świata astralnego, zapada w śpiączkę i coś go dręczy i jego rodzinę, ale on sam w sobie nie jest winien. A w tych creepy to tak jak w Sinisterze, na przykład w Sierocińcu, te dzieci coś tam miały odpał. Coś z nim jest nie tak. Coś jest z nim ewidentnie nie tak, więc te przykłady właśnie. Sierociniec, Case 39, czyli przypadek 39, Omen, Sinister to do creepy. No bo dzieci po prostu przerażają. W horrorach albo dzieci mnie zawsze ruszają, albo jakieś takie, wiesz, babcie, takie z Alzheimerem, nie? Coś takiego. I właśnie totalnie kontrast. Bo taka postać w wieku lat 40, to ciężko. Zależy od konwencji w sumie. A z kolei do tych dzieci po prostu w horrorze, no to wiadomo, Egzorcysta właśnie Naznaczony, to inni też, czyli The Others 2001, Mama tam z Deltorem maczał palce 2013, jak się nie mylę, chyba tak. I Kronika Opętania na przykład 2012 jeszcze bym podał. Ty masz dzieci, więc na pewno jakby twoje dziecko zaczęło, wiesz, pod opętanie podpadać, to byś się zdziwił. Aczkolwiek powiem ci szczerze, i to jest za autentyk, panie i panowie, kiedyś kładziemy, to chyba Maję, tak, Maję kładziemy spać elegancko i kładziemy i dobranoc. Ona tak patrzy się na nas i tak, tato, czy ta pani może ze mną zostać, może spać ze mną? Tak. That's fucking creepy. O kurwa. I tak, a co, a ta pani jest jaka? No pani się uśmiecha, nie? No i w porządku, no i ludzi, nie ma problemu. No to uśmiecha się, no i gadaliśmy ze znajomą, która jest akurat przedszkolanką, mówi, że jeżeli się uśmiechasz w porządku, to nie ma problemu. No i opowiedzieliśmy to właścicielowi naszego domu i on mówi, słuchaj, taka sytuacja była i tutaj wątek prywatny, ale się podzielę z wami, czemu nie? I mówi, że on mieszkał kiedyś właśnie w tym domu, no i pewnego dnia kąpał syna i syn się śmieje cały czas, uśmiecha się, nie? I mówi coś im, bo to tutaj siedzi pani i się do niej uśmiecha. No to a matka oczywiście też schiza, ale w porządku, dobra, luzik. Tej samej nocy dostał on wiadomość, że jego matka zmarła. No i nazajutrz schodzą na dół, tam właśnie wystawił on obrazek swojej matki. No i syn mówi, o, to ta pani z wanny. Okazało się, że ona zmarła tego wieczoru i on po prostu ją widział. No wiadomo, dzieci mają takie zdolności. Więc obstawiamy to, że najprawdopodobniej Maja widziała tą samą panią. Było w porządku, wszystko, no wiadomo, urosła, już jej to wyszło z głowy, może już nie widzi takich rzeczy. Aczkolwiek rzeczywiście był odjazd, jak Maja popatrzyła się na zasadzie, ja ty w tym momencie... oczywiście przypomniało się 5000 innych horrorów, które widziałaś i mówisz, o, rzecz w mordę, normalnie. No brzmi creepy, bo właśnie historie prawdziwe są jednak ciekawsze niż te wymyślone. Także powiem ci, że materiał na książkę jest. To trochę taki talent jak w lśnieniu dzieciaka, nie? Że coś ten, że lśni właśnie. Ale to tak. Powiem ci, że ciekawe, no bo ta kobieta nie zmarła w tym domu, tak? Tylko w innym. Nie, ona w ogóle no zmarła we Włoszech. Więc to jest ciekawe, żeby tutaj, nie? Się tak... Ale jak się śmiała, to uznajmy, że... Podróż astralna, że wszystko w porządku jakoś tam. No, no to się cieszę, że się nie szerzyło w drugą stronę, bo byś, Marcin, tutaj już był. Na tej kamerce levitation by było. Tak. To ja się śmieję, wiesz, bo mój kot zawsze się gapi gdzieś w martwy punkt, ale koty tak mają podobno, więc raczej chata jest... Nie jest jakaś nawiedzona, ale ja jestem teraz sam w domu, więc mnie strasz lepiej. Mi się aż przypomniał taki stary mem, taki stary, że nawet ty pewnie kiedyś widziałeś, że było coś takiego. Kiedy słyszysz o trzeciej w nocy śmiech dziecka, ale nie masz dziecka, nie? To jest strasznie stary mem, a on tyle razy się przewijał przez jakieś grupki facebookowe, że to właśnie a propos tego, co mówiliśmy. Ja bym jeszcze do twojej listy mógłbym powiedzieć, tak? Że dodać nowy koszmar Rosa Cravena. Okay. Tam też rzeczywiście ten chłopczyk był fajnie do horroru
wykorzystany i ta postać pojawia się. No, to aktor, który się bardzo często pojawia między innymi w Cmentarzu dla zwierząt także. Tak, Cmentarz też miałem nawet zapisany, tutaj nie dorzuciłem, ale też. To dużo jest ogólnie horrorów z dzieciakami, lepszych bądź gorszych. Także dobrze, no to chyba tyle tutaj. Dzieci w horrorze po prostu, mówię, tak przerażają mnie jak starsze panie z dziwnymi schorzeniami czasami, jak się to dobrze oczywiście nakręci jakoś sensownie. Więc co ty byś jeszcze teraz dalej podał, jakiś osobny podgatunek? Ja mam o duchach, czyli ghost stories. No to tak, ja też mam to. Rzuciłeś, no to możemy powiedzieć razem. Oczywiście uwielbiam, i to mówiłem wam już nie jeden raz, naznaczony Jamesa Wana. Uwielbiam, kocham. Rzeczywiście bardzo mi się podoba tenże film. Nie wszystkie części są według mnie dobre, nie wszystkie są warte, żeby o nich mówić, no ale wiadomo, jak to jest. Myślę, że dwie, nie? Tak, oczywiście, tak. Mam napisane tutaj jeszcze The Ring, azjatycka wersja. No i jeszcze wypisałem sobie Amityville. I to może być zaskoczenie, bo oczywiście nie mówimy o części 25, tudzież 26. Uwierzcie mi, sprawdzałem to. Amityville ma 26 części. I słuchajcie teraz, niech wam nie przyjdzie do głowy, jak kiedyś będę robił ankietę, co mam omówić kolejnego w kultowych horrorach, jak mi któryś kurwa powie Amityville Horror. Ale ty kusisz. To będzie. Dawajcie drogę bez powrotu, bo przegrała ostatnio. Przegrała jednym głosem. No to. Także wszystko, co jest tak naprawdę związane z duchami, uwielbiam. To tak naprawdę gorsze, lepsze, tak naprawdę nie ma znaczenia, które z nich, ale rzeczywiście są to dosyć dobre, dosyć fajne, ciekawe produkcje. Są takie, które no, łapią mnie. Tym bardziej, że akurat moja kobieta uwielbia oglądać różnego rodzaju dokumenty, paradokumenty na ten temat, więc nieraz wchodzę, powiem cześć, a tam podskoczy na kreśle. A poza tym, jak mówię, ta historia z tą babcią z Włoch też robi swoje. No ghost story wydaje mi się jest takie najbardziej powszechne właśnie, że jednak te gdzieś tam nawiedzone domy, gdzieś jakiś duszek, to chyba nic nie jest tak prześmiechtane, że tak już powiem, przez popkulturę, przez kinogrozy, jak te właśnie duszki. Ja też lubię, tylko właśnie ich jest już tak dużo, że naprawdę zrobić teraz dobry film z duchem to jest niesamowity wyczyn. No 10 lat temu One zrobił, coś tam jeszcze po drodze było, ale jednak na palcach jednej ręki chyba można liczyć ostatnią dekadę, myślę. Ja bym jeszcze tutaj podciągnął, to już było też fan footage, ale fajnie się nakłada według mnie Paranormal Activity, bo dlaczego uważam, że on działa? Bo tam nie pokazali żadnego ducha przez cały film, tam tylko masz w głowie, tak jak Blair Witch, i to dla mnie działa zawsze, jeżeli to jest jakoś tam jeszcze świeże. To jest dużo fajniejsze, bo to jak gadaliśmy nieraz, to jest to, co lubimy najbardziej, czyli straszenie tym, czego nie widzimy. Co, nie? Ta niepewność. Nie potrzebujesz mieć 5000 litrów krwi, czy w ogóle jakiegoś tam straszaka, czy tam tak zwany jumpscare, który ci wyskoczy co 5 sekund, tylko jeżeli czegoś nie widzisz. I właśnie to mi się bardzo podobało, jeżeli chodzi o Wana w pierwszych dwóch częściach. Jeszcze jak był ten zwrot akcji, że okazuje się, że to Patryk gra na tym pianinie, to po prostu oszalałem. To po prostu normalnie byłem w siódmym niebie. To jest świetna Więc, scena. Że coś takiego można było zrobić, to jest coś pięknego. Widzisz, przemyślane niby proste pomysły, ale trzeba było na to wpaść. Znaczy proste, nie? Wydaje mi się, że kreatywne w sumie nawet dosyć. Przy pianinie i scena, to, o której też mówiliśmy kiedyś, jak on puka sam do swoich drzwi, się okazuje w drugiej części. Te dwie sceny się wydaje rozkładają, jak to robią taką incepcję w środku. Ja jeszcze oczywiście muszę dodać ducha, czyli Poltergeista, 80 chyba drugi, z oczywiście Tobiego Hoppera, nie wiem, czy dobrze mówię, czy to był... Tak, to bo był jeszcze jako producent chyba tam akurat, zapomniałem nazwiska, no... Steven Spielberg. Spielberg właśnie. I jak mówiliśmy o najlepszych reżyserach ostatnio, to w ogóle Tobi Hopper mi wypadł z głowy, wiesz? I pewnie by przegrał z Cravenem, ale ma dwa mocne jakby filmy na koncie właśnie z tego gatunku, bo Poltergeist i przecież Teksańska, więc tak. Też warto go docenić. Hoppera. A o Amityville mówiłeś starym, czy remake'u w ogóle? Starym, wiesz. Czyli powiem ci szczerze, że pogubiłem się, który w kinie ostatni, który widziałem, to był ten z Ryanem Reynoldsem. No to jest remake właśnie. To jest remake, tak. No to on też nie był najgorszy. Właśnie ja uważam, że on jest lepszy od oryginału. Tak? Lepszy niż ten z Brolinem? Ja tak uważam, nie? Ale to wiesz. Wiesz co, ten widziałem w kinie, czyli ja go widziałem w kinie, on jest chyba... To musiał być po 2004, coś takiego. No, pewnie tak. A ten z Brolinem to jeszcze widziałem za czasów, powtórzę to, VHS-u, więc rzeczywiście no, kilka ładnych dni temu. No tamten jest już bardzo stary. Także jest leciwy, no ale tego jest mnóstwo tych. Ale ten, wydaje mi się, że ten z Reynoldsem również daje radę, pokazuje ciekawe rzeczywiście aspekty, które no, można wykorzystać. Ten z Reynoldsem jest po prostu creepy. Wiesz, tam zadziałał montaż, faktycznie udało się, zrobić jakąś creepy dziewczynkę, co sobie tam palcem grzebie w czaszce w ogóle. No tam był klimat i tam było napięcie, także to wyjątkowo... Straszyło, plus to też jest oparte na tej autentycznej historii gościa, który faktycznie tam wystrzelił swoją rodzinę i siebie na końcu, jak dobrze pamiętam. I to też było do tego nawiązanie w obecności, nie wiem, czy chyba w drugiej.
do tego, jak ona się jako medium Lorey Warren, że tak powiem, przeteleportowuje do domu w Amityville i obserwuje tę historię. To było fajne, może pamiętacie tę scenę. Także z Ghost Story to chyba tyle, co wypisałem, więc Amityville na pewno remake jest też warty uwagi, bo troszeczkę ta stara jakoś dla mnie była taka ciężko poukładana, już może troszeczkę się też zestarzała. A to jeszcze jest recenzja. Dużo tych właśnie horrorów no z lat 70-80 bardzo się zdarzało technicznie, wiesz, technologicznie. To niestety widać, też była inaczej kamera. Nie tak dawno po raz Pierre Deliard VIII widziałem Koszmar z ulicy Wiązów, oryginalny Cravena, i on się strasznie, nomen omen, zestarzał technicznie, technologicznie. Po prostu to widać. Siłą bardzo. Rzeczy. No widać, wiadomo, że techniki są fajne i pomysły są niesamowite, ale sam fakt, wiadomo jak jest. Ale uważam, że Egzorcysta się nie zestarzał, chociaż aktorstwo dużo się różni już, ale tu uważam, tak, że to słabo widać po nim, te starzenie się w ogóle. Czy no, Rosemary też? Powiem ci szczerze, ja aktorstwa nie postrzegam w ten sposób, bo dokładnie wiesz, jak to jest inne szkoły. No. W tym momencie na przykład omawiam Godzilla z lat 60. i tam aktorstwo całkowicie jest zupełnie inne, co nie? I trzeba wziąć poprawkę, że przesuwamy się, że tak powiem, 60 lat do tyłu, co nie? I pewnego rodzaju inaczej. W tym momencie grają aktorzy dużo bardziej, wydaje mi się, subtelnie. Mniej grają. No to nie wrzeszczą. Tak, to też zależy oczywiście od konceptu, od pomysłu reżysera, no ale od wizji. No ale to wiadomo, że z reguły jest tak, że jest całkowicie inaczej. No jakbyśmy się cofnęli kolejne 60 lat wstecz, no to wiadomo, że byłoby już zupełnie hardkorowo inaczej. Może dlatego na przykład te filmy nie meta dla ciebie nie działają, bo tam jest głównie, to są aktorzy przeniesieni z teatru, przeniesieni z pantomimy. A ja wiesz, to się rządzi swoimi prawami, co nie? W teatrze no, musisz na przykład mieć głos donośny, tubalny, żeby to dotarło do 18 rzędu. A tutaj nie musisz, bo masz mikrofon przypięty, nie? Ja ogólnie jakoś fanem teatru po prostu nie jestem. Może wiesz, jestem z tego pokolenia, gdzie już nie chowało się na tym, że tak powiem, czy coś. I jakoś ja ci szanuję, ale nie, no rzadko bywam, tak mogę powiedzieć. Ale to jeszcze a propos niestarzejących się, to Poltergeist, o którym wspomniałem, wydaje mi się, jest kapitalnie zrobione. Tam są efekty też ponadczasowe, czy właśnie Egzorcysta, że pomijając już same aktorstwo, to technicznie tego nie czuć za bardzo. A taki koszmar, tak jak mówisz, czy inne rzeczy, na przykład Stara kobieta w czerni, to jest tak tragicznie zestarzały film, a niektóre trzymają ten fason do dzisiaj. I jednak, kurde, mi się wydaje, że jeszcze za paręnaście lat będą działać, więc jednak wiesz, są wyjątki. I Polańskiego, Rosemary, wydaje mi się, że... Też gra z skrzypce dobre. Też daje radę. Dobrze, czy mi coś jeszcze zostało? Było Creepy Kids, była czarna komedia a la pastisz, a la horror komediowy, Ghost Story i fan footage. Więc musimy zrobić podsumowanie. A ty jeszcze masz jeden, czy? Mam jeszcze jeden, mam jeszcze panie Majster. No nie mogłoby być inaczej, Slasher. Oczywiście. Slasher, no słuchajcie, patrzcie, widać tutaj. To jest Freddy, jest Michael, jest Ghostface, Jason i tak dalej, Pinhead. Ja mam rekina. Uwielbiam, no widzisz, o proszę bardzo. Ja uwielbiam, to po prostu uwielbiam tutaj. Czasami jak na pewno oglądacie moje odcinki na żywo, to wiecie, że tutaj taki jest Freddy Krueger 1,20 m nad moim biurkiem, taki duży. Tutaj zaraz jest obok Mika, duch z mojego ostatniego filmu, więc uwielbiam po prostu. To jest no w tym momencie tak jak Rafał mówił, po tych wszystkich latach, jak to się bardzo zestarzało, to jest moja ta grzeszna przyjemność, po prostu uwielbiam, mimo że wiem, że jest słabo, wiem, że już mnie nie straszy, ale ja pamiętam, co było, jak oglądałem Koszmar z ulicy Wiązów, mając 8 lat. I to pamiętajcie, teraz oglądać mając 8 lat, a oglądać kiedyś to jest całkiem co innego, bo my wtedy nie mieliśmy dostępu, zawsze trochę jak dziadek leśny, dziaders teraz się mówi nawet, jak dziaders, ale my wtedy nie mieliśmy dostępu do tego, że włączę sobie YouTube'a, czy ściągnę sobie film z internetu, czy włączę sobie Netflixa, Amazona, czy 100 tysięcy innych platform VOD. Nie, wtedy tego rzeczywiście nie było. Więc jak ja już zobaczyłem tego Krugera, no to strałem w gacie, dosłownie i w przenośni. Więc to jest tak, najbardziej, może nie jeden do jeden, ale jestem w stanie przypomnieć sobie, co to było, jak oddawałem kasetę do Eliasza o 10 wieczór w zimie, kiedy już było ciemno jak skurczybyk i tylko patrzyłem, czy tam gdzieś czasem ten Freddy Krueger nie będzie próbował mną jak marionetką zawładnąć, więc rzeczywiście to robi wrażenie. Ale zarówno wydaje mi się i Halloween i Piątek 13 są bardzo, zresztą Koszmar też, bardzo są nierówne, bo tutaj mamy jedne części dobre, jedne części beznadziejne. Bo jak mamy Michaela Myersa w reality TV albo Jasona, który sobie na przykład wbija tam gdzieś i w pewnym momencie po oblaniu toksynami się robi z niego mały chłopczyk albo serce jego ludzi opętuje. Pamiętam tę część akurat, całkiem nieźle. Wasze zdrowie. No ja to musiałem sobie odświeżyć na potrzeby mojego cyklu, co nie kultowe horrory, więc
Masakra. No są takie części albo sceny, które nawet bez powtórki jednak wiesz, gdzieś zostają. To jednak mają to do siebie. Na przykład Touch Jason w kosmosie, wiadomo, no siłą rzeczy. Akurat Jason w kosmosie, jak dla mnie, to jest po prostu cudo. To jest po prostu nie, no to jest kolejna grzeszna przyjemność. Tak. A potem jak się jeszcze dowiedziałem, że tak naprawdę pomysł na to był producenta, kiedy zobaczył Apollo 13 i stwierdził, a co by było, gdyby Jason był w kosmosie, a maską, już to powiem, tą poprawioną, wzorował się na masce Predatora, to już byłem po prostu nawet widać w jego koncepcji, w jego zarysie, jak to miało być. Wiesz, on po prostu poleciał Ellen Ripley odwiedzić w kosmosie i ktoś musiał jej pomóc w końcu tego obcego wypchać z pokładu. Słuchaj, spokojnie, sprzedadzą kolejną firmę, Disney kupi coś, zobaczysz, jeszcze będziemy mieć obcy kontra Michael, kontra Jason, kontra Freddy, kontra Predator i na to wszystko przyjdzie Rambo i to wszystko rozwali, zobacz. Zdecydowanie uważam, że uniwersum da się zrobić tutaj. Potencjał jest szeroki, szkoda, że każdy film ma innego dystrybutora, inne prawa są inaczej porozkładane, ale Jason versus Alien? No, nie mam pojęcia, na kogo bym stawiał, srogi temat. A propos slasherów jeszcze, ja też oczywiście lubię, ale nie dałem ich tutaj, bo uważam, że ich jest cała masa, już to jest taka klisza na kliszy, że no do ulubionych bym po prostu jako tako nie dał, ale oczywiście swoje ulubione slashery mam, typu Halloween. Mm-hmm. Piątku nie lubię akurat, koszmar jak najbardziej szanuję, jest okej. Okay. Ja tutaj podaję też zawsze Krzyk Cravena, który jest niby thrillerem, ale no też slasherem, jakby nie patrzeć, więc... No wiesz, naprawdę to też można by w pewien sposób pociągnąć, może nie dosłownie, ale pod horror komediowy jakoś ten Krzyk, bo rzeczywiście tam jest dużo humoru. Taki, no. Jest naprawdę wiele osób się dopiero wtedy dowiedziało, jakie są zasady w horrorach, no. I tak dalej, więc wiecie jak to jest. Niby twórcy wiedzieli, jak Craven to tak powiem wyłożył kawa na ławę, odkrył karty i pobawił się też tym. Więc a propos właśnie pastiżów, czy Krzyk, czy Dom w głębi lasu, co mówiliśmy, Cabin in the Woods, to polecamy oczywiście od siebie. Jak najbardziej. No i cóż, podsumowując, to możemy tylko powiedzieć jeszcze, że jak dotrwaliście, to wypisujcie swoje ulubione podgatunki. Może ja w przypiętym komentarzu wypiszę całą listę, którą ja mam u siebie w odcinku, żeby ludzie też mieli z czego się zaczerpnąć, jak nie do końca wszystkie tam, wiadomo, w głowie zawsze siedzą. To łatwiej po liście. Obiecaliśmy, że zdradzimy, co będzie za tydzień, Marcin. Co będzie za tydzień na podcaście? Marcin Zuma włączył, jest źle. Słuchajcie, ja wychodzę z kadru. Za tydzień będzie taki cudowny film o takich cudownych ptakach. Hitchcock? Nie, James. James Wan. Nguyen. Nguyen? Berdemic, panie i panowie, Berdemic. To będziemy omawiać za tydzień. Ale zrobimy to z przekąsem, bo oczywiście Rafał ma wryje za to, że takie filmy mi... Nie mogliśmy na przykład zrobić całego odcinka, tylko wyłącznie na przykład o cudownych filmach Romana Polańskiego? Nie. Albo na przykład o horrorach Patrycja Wegety? To musiałbyś mówić o wszystkich filmach, to wszystkie filmy jego są cudowne. A i długo by było. Nie, stwierdził, że Berdemic, bo słuchaj, robiliśmy o rekinie, ludziom się podoba. Ptakodemia. Wiecie dokładnie, o co mi chodzi. Ptakodemia, ja nie wiem, kto ten tytuł w ogóle dał. To ma dystrybucję w takim razie, chyba że to fanowski. Albo był w telewizji, co wątpię, chociaż na jakimś syfy-tyfy może był. Berdemic? Tak, nie jestem w stanie uwierzyć, że to ma dystrybucję. Wiesz, ja ma dystrybucję, bo, że tak powiem, przygotowując się pod to, już ostatnio sprawdzałem, wiesz. Powiedz, może jeszcze Kino Świat, bo on ma takie różne rekiny też. Wiesz co, nie wiem, czy w Polsce jest Kino Świat, ale tutaj akurat... Ale chodzi o to, że właśnie ma polski tytuł, nie? To, co mnie zszokowało też kiedyś jednak. Mm-hmm. Bo to jest Birdemic, mm-hmm. Shock and Terror w ogóle, tak? Czy to jest tytuł drugiej? To jest pierwszy. Shock and Terror, tak. Drugie to nawet nie pamiętam. Drugą może kiedyś też poruszymy, zobaczymy, jak się kliknie podcast o pierwszej, ale to jeszcze powiem tylko, czemu chciałem, żebyś to obejrzał, bo skoro już obejrzałeś Reckensteina i mógłbyś pomyśleć, że to jest najgorszy film świata, oprócz The Room jeszcze oczywiście, Reckenstein był gorszy, to Ptakodemia. Musiałem ci pokazać, że jest jednak gorszy film i że absolutnie gorszego od tego, z ręką na sercu i to daję sobie uciąć, tak jak ta, co tutaj leży, jak widzisz, jednak kiedyś przegrałem zakład, jest. Nie znajdziesz gorszego filmu pod żadnym aspektem, względem technicznym, żadnym. Nie ma opcji. Montaż cię rozjebę na łeb. Jak będziesz oglądał, oczywiście dużo scen zapamiętasz, ale zwróć, pod koniec jest scena, gdzie oni klaszczą. Montaż klaskania zwróć w firmie takiej. Zwróć uwagę, jak to jest zrobione. To kwintesencja jest po prostu. Także za tydzień będzie, moi drodzy.
Słuchaj, zabawa. Nie mogę znaleźć, za tydzień sobie przygotuję, kto dystrybuje, chyba że jeżeli wiecie, kto dystrybuje w Polsce Ptakodemię. To napisz. To dawajcie znać. Studio Movie Hair Pictures, ale to akurat jest studio Jamesa Wana, także tak. To jest... Ale to wydaje mi się, coś że innego. Mhm. Nie było w Polsce, bo nie ma nigdzie tego filmu po polsku. A wiesz, nawet jak są w telewizji, a później gdzieś tam do neta na jakieś platformy się wrzuca, to, to albo są na tych platformach, albo gdzieś wyciekają, nie? I nigdzie, nigdy po polsku nie widziałem, ja sam oglądałem po angielsku. Mhm. Tylko tak, ty będziesz oglądał po angielsku zapewne. Tak. Ale ogarnij sobie mimo wszystko napisy. Nie dlatego, że nie znasz angielskiego, tylko ty nie zrozumiesz, co oni mówią w połowie rzeczy. A ty tak, no dobra, będziesz się męczył. Czyli co, mają taką dykcję jak ja mniej więcej? Nie, mają dźwięk. Nie potrafię opisać, co się dzieje po cięciach na dźwięku. Ile jest szumu, levelowania, góra, dół, nic. Nul. Jakby wiesz, to nie jest gość, który amatorsko nakręcił film, tylko to jest gość, który zobaczył dobry film i powiedział, ja zrobię wszystko na odwrót, wszystko spierdolę. I zrobił dla jaj, nie? Tak wygląda. Ale on mówi, że on się inspirował Hitchcockiem i ptakami, więc ja nie rozumiem. Stary, on miał budżetu przy tym filmie tyle, co ja przy Predatorze. 10 tysięcy miał, no. Tak. A mówiłem, kręcą trzeci, więc Marcin, szykuj się jeszcze na dwie. Słuchajcie, dobra, polecimy hardkorem. Będzie kolejny Birdemic pod warunkiem, że ten się kliknie. Tak, jak będziecie oglądać... A co to oznacza, że się kliknie, Rafale? Daj mi sekundkę, akurat wejdę na twojego YouTube'a i zaraz wam powiem, panie i panowie. Dobrze. Galeria. Jak widzicie, to jest wszystko na żywo, to nie ma żadnej ściemy. Idziemy i patrzymy. Sprawdzasz Birdemic? Nie sprawdzam Birdemic. Birdemic mnie akurat nie interesuje w tym momencie. Marcin Ekinsteina szuka. Patrzę na to, że to powiem, jak się nasze podcasty oglądają. Już wam tutaj... Mówię, 6,5 ma serbski, horrory tutaj są w ten sposób, Reckenstein ma 4,2, więc powiem w ten sposób, odnośnikiem niech będzie właśnie to, o którym mówię, dopiero mówiłem, jeżeli Birdemicowy podcast wbije na pierwsze miejsce podcastów, czyli musi w tym momencie przekręcić 7 klocków wyświetleń, będzie dwójka i będzie trójka. Serbski ma problem niestety, bo jest mocny, nie? Recenzja serbskiego jest dużo wyżej niż więc konkurencja ten. No, Marcin tak daje, żeby to było niemożliwe, ale damy radę, ja już jakoś to zaplanuję. Znaczy ja też nie chcę powtarzać wcale drugiego. Tak. To też nie jest tak, że ja, wiesz, chcę powtarzać, bo ja nawet nie będę powtarzał. Ja tylko znajdę film, żeby przygotować fragmenty, bo tak jak przy Reckensteinie robiliśmy, nie będziemy aż tyle oglądać, bo znowu copyrighty dojebią. Ale takie najważniejsze fragmenty, chociaż tak króciutko pokażemy, więc będą. Tam ten film znajdę, mam nadzieję. Ale myślę, że z serbskiego nie da rady. Nie? Ja trójkę i tak omówię sam, jak wyjdzie w streszczeniu na pewno. Też jeszcze niedługo nagram, słuchajcie, trailer reaction na trzecią część, bo Newgen wbił ledwo 4000 niecałe na trailerze i ja uważam, że wbije więcej na odcinku niż on na trailerze, na omówieniu tego zwiastuna, więc i w trzeciej części zwiastunie nie ma gifów. Nagrał gołębie, nagrał jak idzie mostem, sam Newgen idzie, jakiś typ. Jakiś Mujin idzie i chuj, i gołębie, i elo. W ogóle tam nie ma żadnego konceptu fabuły, nie ma nic. A pierwszy ma. Zobaczysz, Marcin, niedługo. Także miłego, Marcin, seansu życzę. Wiesz co, wezmę jakąś szklaneczkę czegoś fajniejszego. O, kilka szklaneczek. Buteleczkę, Marcin. Butle, kurwa. Z tlenem też. Także, Marcin, piąteczkę zbijam z twoją wirtualną ręką. Dobrze, zrobię tak, że będzie jak po moim, jak na afterparty po moim roście. Jak po maśle będzie się oglądał. Dokładnie. Dobrze. To my jak w familiadzie machamy wam i się żegnamy. Cześć panie i panowie, do zobaczenia. Wbijajcie za tydzień, będą jajca, wbijajcie na kanał Marcina, na dole macie link, zasubskrybujcie, oglądajcie, bo jak nie to się załamiemy i przestaniemy nagrywać. Dokładnie, pa, pa. Tak to jest. Cześć.